Wybrałyśmy się na spacerek i jak zaczęło lać, biedna się chowa, jedna i druga. Ła, jak leje mi za kołnierz. A Majka, słuchajcie, otworzyłam drzwi i mi spitoliła tutaj po prostu. Ale leje. No nic, musimy poczekać. Chodźcie do domku, chodźcie. Chodź, Fika, Mika, chodźcie. Ojej, zamknęłam drzwi już. No chodźcie. Chodźcie, chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. No i musimy poczekać, no. Już nie będziemy się nawet rozbierać. Poczekamy chwilę, może przestanie padać. No i takie dzisiaj przygody. Udało nam się wyjść, ale one wcale nie chcą iść. No chodźcie ten kawałeczek. Ja tu pod parasolem. Chodźcie, chodźcie, bo jutro ma padać. Potem ma padać, moje kochane. W poniedziałek, nie, właśnie w poniedziałek nie. Czyli sobota, niedziela ma padać, poniedziałek ma być lepiej, potem ma padać wtorek, środa, czwartek, a w piątek wyjeżdżamy. Chodźcie. Niuńki. No chodźcie, chodźcie na spacerek. Mika, Mika. Muszę ją złapać. Idziemy, a tam w głębi widzicie gołąbki leśne, jak ja to nazywam. Te cudowne gołąbki, które tutaj sobie żyją. I mają raj. I oczywiście jak nie ma ludzi. Idą jak takie kury tam z przodu. Czekajcie, ale nie mam kompletnie ręki, żeby to przybliżyć. Czekaj, czekaj, Mikunia, stój. O, może się uda. O, patrzcie, jakie dorodne gołębiska. No, piękne. Pieski, słuchajcie, tylko chcą wracać do domu, więc ja dzisiaj kroków nie narobię. A ponieważ zapowiada się taka pogoda przez najbliższe dni, no to kurczę. Mój plan robienia tego minimum, czyli 1000 kroków raczej, pójdzie sobie. Poleciały, kochane. No nic, ja po prostu chyba te pieski muszę zostawić w domu i iść. No bo nie ma siły. O, ona tak ciągnie, zakręca. Wie, że tu jest zakręt. O, i tutaj wie, że trzeba iść do domu. Już próbowała wcześniej, bo wcześniej też była możliwość zawrócenia. No i nie wiem, czy widzieliście na grupie za waszymi drzwiami, jaka przygoda spotkała Agnieszkę. Naszą Agnieszkę, która ma Bazylię i Meliskę. Dwa kotki ZMD. No, spotkają taka przygoda, że zgarnęła z ulicy taką potrzebującą kiciulkę. Młodziutką. Chudziutką. No i po różnych dewagacjach. No, najpierw z nią poszła do weterynarza, a potem po różnych przemyśleniach zdecydowała się na kastrację aborcyjną. Ale kastracja była umówiona na dzisiaj. Nie wiem, chyba na 10, już nie pamiętam. A koteczka wczoraj o 19 zaczęła rodzić i urodziła 4 maluszki. Także weterynarz się troszkę pomylił, mówiąc, że to jeszcze jest dużo czasu, że to jest tam ponad połowa ciąży. Po prostu kiciunia taka drobna. No i cóż, i Agnieszka szuka dla nich domu tymczasowego, więc zgłosiłam się, mimo że mam tam już pewne zobowiązania, ale jakoś, jak się naładuję energią tutaj, to dam radę. Także będziemy mieli, a koteczka dostała imię Malinka, więc będziemy mieli Malinkę i inne owocki wiosenne. Nie wiemy jeszcze, jakie to płcie, bo to nie tak prosto wcale. Także takie to przygody. Takie to przygody. Troszeczkę majeczkę wzięłam tu przed domek, bo bardzo chcę wyjść. Raz mi czmychnęła. Także przeżyłam tutaj chwilę grozy. Przez drzwi otwarte. Ale ją złapałam. Fikunia ją chce pewnie pocieszyć. Także ona się musi troszkę przyzwyczaić do tych szelek. No, chodź tutaj, chodź w tą stronę, Majuś. Chodź. Pójdziemy sobie tutaj kawałeczek po schodkach, chodź. No.
Tu chodź. O! No, chodź troszeczkę, chodź. Tam cię oczywiście w krzaki. Oczywiście, że w krzaki trzeba iść. No nie możesz iść w krzaki, kochanie. Chodź, pójdziemy troszkę dalej prosto. No ślicznie, już robisz kroczki. No widzisz, może będziesz z nami chodzić na spacerki. Ja dopiero zwariuję, wiesz? O, troszkę się kotek zatacza. Ale to zawsze pierwsze koty za płoty. Chodź, idzie, chodź. No. Widzisz, jak Leja chodzi pięknie, Bogusi, na smyczce. Ja ciebie w innych szelkach nie puszczę, moja droga, bo wiesz, to jest zbyt ryzykowne, także musisz mieć te. No fikunia, jak współczuję jej chyba. Tak, taka kochana jesteś? Kochana. No i co, Majka? Oczywiście będziesz tu chodzić teraz koło tego krzaka, tak? No właśnie. I tam, no świetnie. Świetnie. No dawaj. Ten pasek nie wiem, czy się daje na dole, czy na górze. Może na górze. Taki spacer usiadłabym sobie, ale ławeczka niestety cała mokra. No i właśnie to są te takie sytuacje, które są bardzo niefajne. Czekaj, czekaj, czekaj. Wiesz co, ja nie chcę, żebyś ty chodziła, kochanie, tam po tych krzakach, bo ja za tobą wtedy nie mogę wejść. Chodź, pójdziesz po ścieżce troszkę. No chodź, chodź, ja ciebie przeniosę. Chodź tutaj do mnie. O. No, ale dziewczyna już stoi na nogach, nawet robi parę kroków. Także ja myślę, że ona rokuje bardzo ładnie. No i cóż, i będziemy sobie takie maleńkie spacerki tu po ogródku uskuteczniać. Niech ma troszkę rozrywki nadmorskiej. A fikunia, słuchajcie, nie opuszcza jej na krok. Niesamowita jest. Tak? Majusia, fajna jesteś? Zobacz, jakie tu są kwiatki. Czekaj, bo ty oczywiście musisz chodzić po tej ziemi, prawda? Popatrz, jaki mam tu ładny kwiatek opadł. Byś tak pięknie wyglądała w nim. Wiesz? No, już się zaplątałaś. Ja też nie umiem z tobą chodzić, niestety. Czekaj, muszę cię odplątać. No i Majeczka pierwszy spacer ma ze sobą. Teraz patrzy tęsknie na drzwi. Ale... No ciężko, ciężko. Boję się, bo wiecie. Taki biedny kotek gdzieś poleci. Ona wprawdzie jest ostrożna w domu, też wychodzi tylko na sekundę. No taka biedna, Boże. Ten pyszczek cały czas tam ślini się po prostu, makabra. Zła na tej smyczy. Ale tak po malutku, po troszeczkę i może osiągniemy coś. Ładnie wygląda, muszę powiedzieć. Z zewnątrz wszystko ładnie. A ja was tutaj częstuję. Częstujcie się proszę uprzejmie. To jest smoothie bananowo-ananasowe z mleczkiem kokosowym i wanilią. Taka pychota, że ja cię kręcę. Także ja się zabieram za wspaniały deserek. Pa, pa. Witajcie wieczorkiem na wieczornym spacerku. Idziemy. Pieski chcą czy nie chcą, muszą iść, bo ja dzisiaj w ogóle nie byłam na plaży. Byłam w sklepie, siedziałam w domku, padało, kręciłam się przy domu właśnie i dopiero teraz idziemy na wieczorny spacer, zobaczyć jak tam zachód dzisiaj, a widzę, że tak pięknie tam, wy tego nie widzicie niestety. O, o, zobaczcie, złoto. Zaraz wyjdziemy na schodki i na pewno będzie lepszy widok. Przejdziemy się po prostu od jednych schodków do drugich. Hop. I idą grzecznie pieseczki. I kunia też idzie, tak, grzeczne pieseczki. Idziemy, idziemy, zaraz pokażemy wszystkim, jakie dziś jest morze. I słuchajcie, jest dzisiaj fajnie nad morzem, bo nie ma wiatru. No, ale szumi równo. Popatrzmy sobie. Wow.
No, może będzie coś z tego. Zobaczcie, tutaj ludzie, młodzież. Tam zachód się zbliża. Ciepło. Dlatego tyle ludzi. No to zejdziemy na dół, jeszcze wam coś poopowiadam. No i popatrzcie, taki zwykły, powiedziałabym, zachód. W sensie, że nie ma w nim nic spektakularnego. Ale i tak jest przepięknie. Przepięknie. Wiszą chmurki, bo jutro ma też padać i to ostro. Zresztą już o tym mówiłam. To taki widoczek dla was na wyciszenie wieczorne. Dziewczynki, pobawcie się troszeczkę, pobaw się troszeczkę, tak, o ślicznie. No, co tak kiepsko? Chodźcie troszkę, pobaw się kochanie. Na tle zachodu, słońca, fikunia. No proszę, czy jest jakiś ładniejszy piesek na świecie? Patrzcie, jaka figura. Figura, a ty grubasku, też figurka? Muszę ją złapać, bo ona jest taka nerwowa. Chcę już wracać, niestety. Jeszcze raz dla was ten widoczek. Znacie taką metodę, że patrzymy sobie na taki widok. Zapisujemy go sobie w pamięci. Zamykamy oczy. Widzimy go pod zamkniętymi powiekami. Otwieramy, patrzymy, czy się zgadza, czy czegoś nie pominęliśmy. Znowu zamykamy. Powtarzamy. Aż będzie doskonale odwzorowany. Wow, teraz jeszcze wyszło to słoneczko, które odbija się przepięknie po prostu w wodzie. Która stała się ciekłym ołowiem. Ja sobie zapisałam właśnie ten widoczek.